Partnerem kanału jest Alior Bank. Daily trwa, ale my już jesteśmy wielcy. Dzisiaj jest omówienie serii Genji kontra Fnatic. Mucha lata, a wiesz do czego muchy ciągnie zawsze? Do miodu. No, albo jeszcze do czegoś innego. Ja nie mówię tak dobrze. Do rzeczy. gry. Fnatic. Nie no! Bez przesady. Nie dokończyłem. Aha. I gry Genji. No nie, to jest zdecydowanie nie. Dzisiaj, e, nie, nie, drodzy. dzisiaj w końcu będzie taka okazja, żeby pogadać w trochę. Wkurza no mnie! Dobra, mów. Złapał jak muchę, która wolno leci. Ona leci no. e, wczoraj i przedwczoraj mieliśmy dużo powodów, żeby ponarzekać, po, poobrażać Dobra. trochę drużyny z Ameryki. Dzisiaj jesteśmy świadkami kolejnego 3 do 0 w starciu zachodniej drużyny z drużyną ze wschodu, natomiast tylu powodów do wstydu nie ma, myślę. Nie ma. I zaraz o tym pogadam, ale najpierw przeczytamy kilka komentarzy z pod ostatniego odcinka, tak bo jest. tak jak mówiliśmy, jest to nam potrzebne, żeby wydłużyć y, materiał. Oczywiście tam stampy są na dole, kto nie zainteresowany odpowiedzią na pytania, możecie sobie przeskoczyć dalej. No i teraz tak. Pierwszy komentarz, który chcę przeczytać, to nie będzie ten najbardziej łapkowany, bo to jest takie trochę lodzenie dla nas, także myślę, że można to tak, Pominąć. Było coś dobrego, no tak, w sensie. tak, tak. Ale tak. AT Glock pisze, cały świat nie jest w stanie zrozumieć wielkiego kunsztu tym Liquid. Jak wiadomo, żadna drużyna nie chce grać na rozpędzonego faworyta. A jak wiadomo, TL, będąc rozstawionymi jako pierwszy seed z Ameryki, domiana takiego faworyta się kwalifikuje. Nikt gracza APA, always plan ahead. To oczywista wskazówka, że tym Liquid chce wygrać finał MSI z dolnej drabinki, bo tam będą mogli się w spokoju rozgrzać i pokazać swoje szpony, Niczym amerykański orzeł. Ktoś nawet rozpisał Ligę Narodów, o której mówiłem. Niesamowite. Patrz, Dosłownie rozpisał. No rzeczywiście. No możemy się zatrzymać na komentarzu Worczysława Wora. Taka Liga Narodów by miała sens. Przykładowe 6 dywizji. Dywizja A. Pierwszy sit z Korei, drugi sit z Korei, trzeci sit z Korei, no i też trzy seed z Chin. Dywizja B. Czwarta Korea, czwarte Chiny, pierwsza i druga Europa, e, pierwsza Ameryka i pierwsza Azja Wschodnia, czyli co? PCS, tak? E, dywizja C. Piąty seed z Korei, piąty seed z Chin, szósty seed z Korei, szósty seed z Chin, drugi seed z Ameryki, pierwszy seed z Wietnamu. I tak dalej, i tak dalej. Ej, dobre to jest całkiem. No dobre, no oczywiście. To jest tak. naprawdę kurczę fajne. I wtedy miałoby to sens. No miałoby to sens. Wtedy miałoby to sens. Każdy grałby o coś: o awans, o obronę przed spadkiem, cały czas byś o to grał, nie? No. A, a, no a, a jak nie, no to będziemy oglądać takie serie jak dzisiaj, no. No cóż. Moim zdaniem. Oglądamy cały czas 3-0. No tak. Non stop oglądamy 3-0 na tym turnieju. To się zdarza, to się zdarza, ale yy, to się skończy. No zresztą dzisiaj chyba wszyscy się zgodzimy, że wszystkich nas jeszcze bardziej kurwia fakt, że, lata że, że to było takie 3-0 i tylko bardziej nas kurwia ta mucha, która tutaj lata cały czas. Czy ja dobrze mówię? No. 2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0. To już są takie wyniki do zera. No i ostatnie wyniki to 3-0 i 3-0. My zaraz, ja, ja tak patrzę na tę muchę cały czas, mi się wydaje, że my zaraz tutaj w tym odcinku zrobimy tak jak w Breaking Bad. W pewnym momencie jest odcinek Mucha, w którym przez cały czas Jesse i Walter łapią kurwa muchę tak. w swoim laboratorium, bo nie może być tak zwanej kontaminacji. Uwaga, uwaga teraz. Mhm. Na 12 spotkań. 3? No. Nie skończyły się do zera. <noise> Serio? Tak. Oj. Patrz. No. Raz. 2? No. 3. Rzeczywiście. 3 na 12 spotkań nie skończyły się do zera. Rozumiesz. Ja się czuję, jakbym cały czas oglądał stąpy. A właśnie... jutro, jutro prawdopodobnie ta statystyka Ju się nie poprawi, bo jest pewnie. Tak, bo... Seria było 5 zakończy się w 28 minut. Prawdopodobnie no? tak. No i G2T1 tutaj nie wiadomo, jak będzie. Bo, bo, już teraz możemy przejść na spokojnie do tego spotkania dzisiejszego. Bo dzisiaj dużo ludzi na pewno oglądając to, co się działo w serii Genji kontra e, Fnatic, pomyślało sobie, ok, to skoro pierwszy Seed z Korei zagrał względnie blisko serii na drugi Seed z Europy, to drugi Seed z Korei na pierwszy Seed z Europy to musi być bardzo bliskie starcie. Ja niestety nie jestem przekonany, czy tak będzie, bo, bo znowu sytuacja się powtarza. Czyli Genji wychodzi na turniej, draftuje jakieś gówno po raz kolejny i wygrywa, popełniając zdecydowanie więcej błędów niż w regionie. Mhm. Nie rozumiem do końca tego. Nie wiem, ale nie chcę mi się wierzyć, że to jest jakiś stres albo coś takiego. Mi się po prostu nie chce w to wierzyć. Je, może jest tak, że przychodzi ten international i człowiek ma takie, no dobra, to ja zamykam mordę i se i nagle nikt nie koluje w tej drużynie. Bo to czasem wyglądało, jakby oni naprawdę grali bez, bez komunikacji. Mega dużo takich sytuacji, których nawet Fnatic się nie spodziewało, że to. coś z tego można wydostać, nie? Takie... Nie jest tak, no. że przez jakikolwiek moment tej serii człowiek uważał, że to Fnatic coś wygra. Nie no, druga gra była wygrywalna. Mapę. No, no mapę, tak. Mapę, tak. A już to już mapę. jest dużo. No tak, to jest dużo, tak. Ale jeśli już to mapę, aczkolwiek. Nawet jak Fnatic miało taki moment, to tak patrzyłem, mm -hmm, Zaraz będzie jakiś smok albo coś, oni was zejsują i się skończą. I no, tak bywało. W pewnym sensie tak się działo. E, tak się działo, a więc tak, ale nie zmienia to faktu, że gdyby Gendy zagrało tak na lepszą drużynę, to, to, to jakieś w ogóle absurdalne rzeczy robili. No tam nawet Cowi, rzeczy... nawet Czowi robił jakieś dziwne rzeczy. No Czowi myślę, że przede wszystkim tutaj trzeba trochę go naświetlić w związku z tym, jak dobry miał być przed tym turniejem, a jak się pokazał. Tak. E, jakby to. Też nie chcę, żeby brzmiało, że człowiek zagrał fatalną serię, dostał jakiegoś gapa nie, czy coś. Bo nie. prawda jest taka, że on koniec końców to tym asolem mocno skierował grę a drugą, a, a o so, trzeciej już w ogóle no nic dobra, nie brakowało. A tym korkiem też na początku no to tak. też tak było. No. Ale e, sytuacje, w których e, wiesz, gdzieś pada wcześniej w walce albo na sali dostaje no. arłat, ażki i też się wywala, mm, to takie kurczę, nie, nieprzyjemne. nie ja sobie Nie, 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 nie zdarza się to tak często w regionie. Nie przypominam sobie, żeby on tak padł raz przez cały finał. Tak, tak. Ale też jakieś głupoty, nie wiem, ten asol. Kręcący, z, z w sensie, kręcący wiesz, bączki tym laserem, tak. bo tak nie wie kogo ma atakować czasami. Albo jakieś niestrafione umiejętności, dziwnie rozstawione te E, czasem się zdarzało. On to głównie pije do tej drugiej gry na solu. To drugi, do drugi, bo tak. No. Pierwsza i trzecia były powiedzmy git, no tak. Chociaż i tak, i tak. Działy czasami się rzeczy, których co nie robi ze no. Ale, ale dobrze zaczął. Pierwsza gra level 4, tak. on kursuje Humanoidowi tak. Flasza tym korkim. Farming niesamowity już też jest, powiedzmy sobie szczerze, pewnym precedencem. No jest. No to też jest taki dziwny zawodnik, nie? W sensie w jednym meczu wyjdzie tą LeBlanc i wszyscy się podniecają, no. a potem robi coś takiego na czwartym levelu na Korkiego, gdzie to nie jest tak, że Czowi to jest jakiś najagresywniejszy Korki na świecie. Wręcz przeciwnie. On jest bardzo agresywny w stosunku do creepów, ale do no przeciwników. Tak. Niekoniecznie. No, ach. No, znaczy, Wiecie, możemy szukać takich pozytywów. Możemy. No. Fnatic potrafiło coś, wiesz, urwać. Jun. Znowu bardzo znowu dobrze, bardzo dobrze no. wygląda. Razor potrafił coś znaleźć. Ale na sam koniec, na sam koniec, to są tylko takie małe poszlaki. Tak. Prowadzące nas, jeśli jesteśmy takim Sherlockiem Holmesem, prowadzące nas do obrazków, jak Noach. Dziwnie gra. Jak, jak. O nachu, cały segment zaraz będzie. Tak, ale będzie Tak, jak, jak, e, e, widzimy, jak dochodzimy do momentu, w którym wydaje <grym> nam się, że Fnatic jest w grze, że Fnatic ma więcej kili nawet. Patrzymy na score, a tam jest 8000 przewagi dla Jenji. <grym> dla no to tylko mówi to, że oni co sekundę robią coś lepiej niż Fnatic po prostu. Ci zawodnicy, King, Canyon, Chowi, Pace, Lechen. co sekundę, co dwie sekundy, co trzy sekundy robili coś lepiej, co dawało im golda. Czego Fnatic nie wie po prostu o graniu w League of Legends, no. Ale wiesz co, ja... ja bo tak negatywnie bardzo wjechałeś. Ja myślałem, że dzisiaj bardziej pozytywne będzie takie nasze ogólne nastawienie, ale... bo ja... Ja naprawdę byłem zadowolony z dyspozycji Fnatic. Często jak się ogląda tę Europę na, na wschód, to... To są takie właśnie obrazki, jak w tym Meczu Team Liquid, nie? Jakaś łapanka, która z góry jest skazana na porażkę, albo coś, no, albo spoko. wiesz, no, dostajesz takiego gumba stąpa, że po prostu nie ma co zbierać, a tutaj naprawdę jakieś ruchy, które były robione, były czy, ruchy. czy sama linia rozgrywana była nieźle w tak. sumie przez tych zawodników. Ale ja dlatego mówię, były cały czas te poszlaki, w sensie co tak. chwilę je spotykaliśmy. No stop, i to, to, jest, to jest dobre pytanie. E, może ktoś z Was na odpowiedź, czy to wina leżała? Po stronie Genji, że grali średnio, albo po prostu mieli to trochę gdzieś. Moim zdaniem to jest właśnie e... to. I trochę pochodna draftu. Też A druga sprawa, drugim. może to jest taka, że jednak Fnatic jest niezłe na tym turnieju. Tak? My, myślę, że jest niezłe. W sensie nie, nie możemy ignorować tego, że to nie jest spotkanie typu event, bo seria na test się wydarzyła i mapy urwali, no co tak. jest zresztą zabawne. Miałem wrażenie, że różnica między TES a Fnatic w tych wygrywanych seriach przez TES była większa. Większa. I, i jakby tak. pewniej dominowały tak. Fnatic niż Genji dzisiaj. Natomiast tak. to na TES Fnatic urwało mapę, a na Genji mimo wszystko nie. To a prawo. tu jest w 5, więc to masz prawda. niby więcej szans. To prawda. to prawda. Tak, ale to właśnie dlatego ja tak negatywnie podchodzę, bo mam wrażenie, że to są tylko takie wizualne, e, wiesz, takie. Bubi Błyskotki na ekranach, mm -hmm. ekranach, które nam mają mówić, że to było blisko czegoś. My nawet nie do końca wiemy, czego było blisko. Tak. Bo my się czujemy, że czegoś było. Bo też. Wiesz jak jest w seriach. Serie rządzą się własnymi prawami. Czasem jest tak, że wygrasz jedną grę. Tak. Nagle spada, pewność siebie u drugiej drużyny, u ciebie rośnie i zupełnie się odwraca historia. Myślę, że gdybyśmy zobaczyli jeden do jednego, zupełnie inaczej wyglądałaby trzecia gra. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, ale się to nie stało na no sam nie. koniec. E Wiesz, to też nie jest tak, że my przed tym meczem wymagaliśmy czegokolwiek od Fnatic. Nie, zupełnie. Brońcie, Panie Boże. Znaczy, jak na to, czego powinniśmy od nich yy, tak, oczekiwać, to, 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 wyglądało pokazać, super, to, to wyglądało dobrze. Super. To wyglądało dobrze. Ale jeśli chcemy być takimi kibicami, to spoko. Efendim. Coś tam pograli, git, nie? Ale z drugiej strony, tak. Yy, yy, idąc tokiem rozumowania, który ostatnio postawiliśmy, <gülno> wczoraj chociażby, yy, no to kurczę. Na sam koniec jesteśmy w tym samym momencie, w którym byliśmy. No oni po prostu grają lepiej w LoL'a. No. no tak, ale ja myślę, że był, byłoby to trochę hipokryzją, gdybyśmy teraz wyszli i mówili ale żenada, nadziei. Cały, cały czas nie. gadamy o tym, jak to bardzo lepsza od nas jest Korea, a tutaj dostajemy Fnatic, które zostało mega zestąpowane przez g w finale i gra naprawdę dobrą serię na, na Gen.G. I to często nie było tak, że... Wiesz, trochę są takie momenty, nawet testo wczoraj zrobiło na tym Liquid. Zrobią jakiegoś słapa losowego, tracą na tym mnóstwo, tak. ale potem po prostu rywal w idiotyczny sposób to trołuje. Tutaj myślę, że nie było takich dużo idiotycznych, tak. głupich pomyłek od y... Znaczy były, ale to Fnatic. były takie. A, Fnatic. No. No. Fnatic okay. od rzędzi były, tak. Od ale właśnie myślę, że. Znaleźły się takie pojedyncze, idiotyczne sytuacje. No. 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 I tutaj ktoś mógłby się obrazić i powiedzieć, Ej, ale. Co Noach robił... Ja, ja... Będę miał trochę niepopularną może opinię o Noachu, bo chyba możemy przejść do analizy tej, tej no serii w jego wykonaniu. Ja mam wrażenie, że jest... po pierwsze jest za duża nagonka na Noacha niż powinna być. Takie jest moje zdanie. A jest nagonka? No strasznie ludzie z nim jadą. Po okay. serii na test yy, z nim jechali, po, w trakcie tej serii z nim jechali. Okay. Mi się wydaje, że po prostu Noach ma takie momenty, które są bardzo Widoczne dla widza e, i, i są one tak dziwnie słabe, że od razu widz łapie taką percepcję, o Boże, co za cymbał, nie? Na przykład sytuacja, w której bierze agro wieży w drugim meczu na dive, no. potem dostaje bombla, nie flaszuje tego bombla, tankuje dwa turret shoty, potem flaszuje i pada zanim tak naprawdę dive się rozpocznie, a było to naprawdę zagranie z dużym potencjałem dla Fnatic. Albo na przykład leci w niego jakaś erka, a on odpala tak. Lucjanem swoją erkę tak. w powietrze, tak? Bo mu się pomyliły się w, dru w drugą stronę. Tak, tak. Albo, albo znowu gdzieś tam coś głupiego zrobi. I to tak zapada w pamięć, że o matko, co ten koleś w ogóle wyczynia. A trochę ludzie za zapominają, nie zwracają uwagi na te momenty, których naprawdę, no a fajnie się pokazał. Myślę, że ta gra druga Lucjanem tu gdzieś nam idzie podjazd spej za mocne poobijanie ja, go, tak. czy gdzieś tam skrócowanie jednej czy drugiej sytuacji. Myślę, że nie możemy Noachowi odmówić jednak pewnej jakości, którą on dostarcza no, dla tej drużyny. Jest w porządku, za to. O, o wiele lepiej to wyglądało niż w serii na test. Na, na, jakby widać było, że Jackie Love i Meiko dużo groźniejsi są e, w 2 v 2 Nawet Noah z Junem złapali e, solo kile jakieś w trakcie tej serii na, ogólnie, na Genji, tak? Nie, że... niestety dzieje się to, znaczy niestety. dla ciebie bardziej, Kum! niestety. No. Na ciebie bardziej, niestety, niż, niż yy, chociażby dla mnie. No. A to nie jest pewny bottleneck ogólnie, ten pace z Nie. To się dzieje nagminnie, po prostu. To jest fakt. To si dzieje nagminnie. A tak Oni... jak wczoraj powiedziałeś o tym, że nie wierzysz w to, że na Genji i Love może tak smrufować, to pomyślałem sobie, Dopuszczam taką myśl. Ale nie wiem, może wydać. Nie, ja ogólnie nie wierzę w to, że bo jest na tyle lepszą całościowo drużyną, że tam Jacky Love nie będzie miał tyle miejsca do. Jest też taka, do jedna tańca. w sumie rzecz z Genji. Mam wrażenie, że ten team trochę gra na tyle, na ile przeciwnik pozwala. No tak, no I... właśnie, właśnie, do tego chciałem dążyć. I to w sumie widać było i w Korei, że było trochę takich serii na jakieś teamy znacznie słabsze, które nie powinny w życiu zagrozić, a jednak gdzieś ukąsiły, a tutaj coś złapały, tu jakieś, jakieś potknięcie, first bladzik oddany, duży lit, a potem właśnie tak jak w tym pierwszym meczu, czy w trzecim meczu, e, w tej serii przychodzą fajty i, tak. i Genji po prostu graje dużo lepiej. Ma, mam właśnie takie wrażenie, że. Oni nie do końca zależy im na, na takim nałożeniu, wiesz, na całą serię, na mapę własnego stylu, że wy macie grać tak, jak nam się podoba. Genji właśnie gra tak, jakby, wiesz. Dobra, to proszę. Wy macie białe. Mm -hmm. Zacznijcie. Zobaczymy, tak, zobaczymy tak, jaki tak. jest wasz ruch i wtedy będziemy to kontrować. O cholera, zagraliście gambli Florydy. Nie mamy na to odpowiedzi. No na przykład, nie? <noise> na przykład. No i, i wiesz, i przez to, że mają tego człowieka na midzie, który, co by się w tej grze nie działo. On już to pokazywał wiele razy. Nawet jak dostajecie stąpa, to on i tak jest z jakiegoś powodu wyfarmiony. Yy, zaraz będzie miał 10 itemów. Yy, i, no. I wiesz, i i dzięki temu oni mogą odpowiadać na wszystko, co się dzieje, nie? Na, dosłownie na wszystko. Dobra, już daj spokój z tą muchą. Ubiję ją do końca tego odcinka. No, no i e, jako że Fnatic gra taki, no taki festynowy powiedzmy. League of Legends. <laughs> festynowy League of Legends. No podoba mi się to myślenie. Takie takie kolorowe armarki. Tak może być. E... No to Gen.G dało im sporo w tym spotkaniu, no. nie? w sensie tu jakaś była pywanka, tu coś tam, a potem przychodzą te najważniejsze mecze, najważniejsze momenty spotkania i w żadnym z nich Fnatic nie dawało rady. No. W żadnym z nich. No, w gruncie rzeczy tak było. Myślę, że pierwsza gra to był taki właśnie dobry przypadek, do, 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 dobry faktu, przykład tego. Że nie? Fnatic już pokazało się lepiej niż tak, yy, tak. myśleliśmy, że się pokaże na tym turnieju. Był taki moment w trakcie tej serii, właśnie w tej grze pierwszej, gdzie Czowiec został złapany na sajdzie, Fnatic za chwilę miało e, wziąć sobie kolejnego smoka, nagle jest powtórka i my wracamy z tej powtórki, bo Razor się dał wyłapać gdzieś na rzece, tak. padł i nagle tak. Gendy bierze wieże na midzie, bierze smoka, tak. bierze Kila z niego, idzie jeszcze na bota, bierze kolejne wavey, obija kolejne, kolejne wieże i tak. No, no po prostu widać było, że oddadzą jedną rzecz, ale wezmą trzy w zamian za tak. to i, i nawet jak te błędy się pojawiały, no to kurczę tak jak już to mówiliśmy przy okazji omawiania finału e, T1 kontra Gen.G to nie jest tym na który się wygrywa bezboleśnie zawsze musisz tak kurna wyciskać i wyciskać e, i, i ciężko jest to skruszyć co więcej jeszcze no, patrząc na te drafty, które zagrało Gen.G mi się wydaje, że tutaj był jednak trochę Trochę było trochę luzu. limit testing, trochę był luz Ja tego nie lubię w tej drużynie, bo nigdy nie wiadomo Na ile to jest limit testing i zabawa Gra, a na ile debilny Kurwa re, metarit Tyle okay. razy już to widzieliśmy w, zesz w zeszłym roku na MSI było to samo Cały sezon, gramy jeden styl Przy... Maokai z Dla z Pinata pinatem właśnie. Ani dla Pinata, fantastycznie Czasem Wukong Który, który też no, działał no, Super, ta. ale Wukong to, była, to było właśnie Nonchalantkie maksimum Przychodzi to, yy, przychodzi MSI zeszłoroczne Kazixa weźmiemy. Kazixa to Kindred, to jest ten pomysł, to jest nasz plan. Czemu? Nie wiem. I potem się kończy kompromitacją. Tutaj, a powiedzmy... oni jeszcze mają tak, że oni się nie uczą yy, w trakcie turnieju na własnych błędach. Zawsze kurwa tak było. ci On... wam nie wyszło, a to nie, nie, nie wyszedł Kazix? Dawaj dokręcimy J nie jeszcze. jako doświadczony tutaj Enjoyer to jest troszeczkę jednak inaczej. To jest tak. Jest nowy plan na życie. Mhm. Plan najpierw wychodzi po grudzie, takiej właśnie jak tutaj, nie? Idzie jak po grudzie, ale idzie. Przychodzi ciężki przeciwnik, jest ekstrawagancja, zabawa gra. Porażka. Panika. Idzie powtórka. Powtórka nie oddaje. Powrót jest na standard, który był przez czasem. Dziwnym trafem jest zwycięstwo. I w czwartej grze się okazuje, że kurwa. A jesteśmy trochę niezagrzani w tym, i jest jeden do trzech. No no to też tak, no to, to jest no. prawda no. tak to, to się prawda. dzieje niestety a ten Kazik dla Kaniona to ja ja nie jestem entuzjastą tego wyboru to w ogóle ciekawostka odnośnie tego drugiego draftu, powiedziałem to na streamie Lewusa, powtórzę tutaj jeszcze raz jak pan zbignie ten draft, który Genji pokazał w tej drugiej grze to był draft e, w czterech piątych, idealny e, tak samo jak draft w czwartej mapie mm. finału LCK. -a. Jedyne mm. co się zmieniło zamiast Dravena tam był Lucian. Tam był Lucian, tak. Chyba, no. Ale i Asol, i Kasante, i ten Kazik tak, się tak, pojawił. Tak, tak. I też jakby to były te meczapy. W sensie to znowu jest kanion pikujący Kaziksa przeciwko ee, przeciwko Xizinowi. Natomiast w sumie patrząc po fakcie, Razor dużo lepiej rozegrał to zestawienie niż w tamtym czasie owner. No tak. No. Mnie je oddał. Super miał współpracę z Teorianą. Był ten film bardzo groźny. Azor jest dobry, naprawdę jest dobrym leśnikiem. Nie było widać wczoraj tego leśnictwa na streamie. Moim zdaniem to jest najlepszy leśnik z Europy aktualnie. No, Najlepiej grający. Widzicie, jak już pytacie, czy jak Jankos by przyszedł do g to by było lepiej, to uważam, że nie. Ale jakby Azor przyszedł, mogłoby być lepiej. Mogłoby być lepiej, to jest prawda. To jest prawda. Mógłbyś... No tutaj, okej. Okay, no A ten Draven sam w sobie to też jest pokazanie Jaj yy, yy, i Fiota, jak mówi Maruzem. No yy, zawsze to też powtarzam. Ciekawostka stała odnośnie Pejza. Bardzo lubił grać tym, yy, tym Dravenem w LCKCL. Pojawiało się to też w trakcie LCK'a. Natomiast, kurczę, to nie było yy, nigdy to coś, co dla Genji było wyśmienite. Zazwyczaj, jak te gry były wygrywane, to naprawdę trzeba było się na, było napodzić. Tutaj też miałem wrażenie, że ten e, Draven trochę walczył z rzeczywistością, mimo nie. tego, że był bardzo echety. Dla mnie bardzo ten ahead. Draven to wygląda tak samo jak po prostu Draven w większości przypadków. Też, niby jesteś nafidowany, ten. niby bijesz obrażenia. Ale potem się okazuje, że Lucian rzuci rkę i ty nawet nie możesz podejść. No, widać było też, to nie dość, że Draven miał te problemy, Kazix też. Ile razy w mid game'ie kanion się dał łapać, no. chował flesza albo gdzieś od flanki próbował podejść, no to jakby, to nawet, okej, okay, wina zawodnika na pewno w pewnym stopniu, ale to po prostu kwestia designu championa, no, 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 no. ciężko było tutaj coś zrobić. E... Potestowali sobie trochę. Co no. też widać było, że po prostu to są takie właśnie manewry draftowe, strategie pod trochę disruption, żeby przeciwnika wytrącić z równowagi, bo to było tak, Lucian first pick, podbierają Nami, dobierają Dravena, potem pojawia się Xin, no to w odpowiedzi leci Kazix. Więc widać było, że tutaj Jenji chciał po prostu pokontrować sobie indywidualne zestawienie, zobaczyć jak to wypadnie. Wypadło jak? No najgorzej w tej serii, chyba, mimo wszystko. Eee, było dużo e, dziwnego gotowania z, z tym asolem, no musiał ratować często orkami, ale to jest właśnie chyba to oblicze człowieka, które my będziemy dostawali przez ten cały turniej, czyli w gruncie rzeczy to samo, co było w końcówce z czyli korki. Czyli, e, czyli Aurelion, raczej bez tych postaci, które rozpędzają się już na linii, tylko na spokojnie. Genji wie, Chobi się umie sfarmić, nie upadnie w trakcie laning face'u. Jak na ganku ma upaść, to to, to, to musi być gank po raz trzeci wykonany na mida. A w międzyczasie my też jakieś programy, e, Więc y, to działa i, i po prostu meta umożliwia wybór takich postaci, które pozwolą ci zrobić One win 9 I tutaj wystarczy trzy wymienić korki, Azir, Asol i, i myślę, że to wystarczy. Szczególnie też, że... W momencie, w którym tyle pocket yy, ma Gen.G, kiedy jest tyle też metowych postaci do wybanowania, te opinie, które gdzieś latały po czatach, a czemu nie banują tego Asola, a czemu nie banują tamtego? No bo się kurwa nie da. No nie da się tak komfortowo wybrnąć, yy, mam wrażenie zdrawczo, żeby człowieka postawić w sytuacji, w której nie będzie miał już kompletnie nic do zagrania. Bo jak wyliczamy piki, z których... Tak zasłynął albo w tym sezonie, albo jest na nich dobry ostatnio, bo historycznie jest bardzo dobry. To jest tak. LeBlanc zawsze miał dobrą. Ari ma wyśmienito. Talie ma bardzo dobrą. Asol, Koracz ee, i A Azir. Jeszcze o nim nawet nie wspomniałem. I to, że masz sześć postaci, to siłą że tego nie wybanujesz. Nie wspominając o wszystkich Oriannach. Czy innych, czy innych skalujących magach, które tam dokłada. Albo, a, a jakby meta chciała inaczej, to Akali, Sylas, Jone. no nie, nie wybanujesz, no, no nic nie zrobisz. Jakby znaczy oni możesz, go wybanować. Tak, możesz nie? wybrać, na co chcesz się mierzyć, ale koniec końców zawsze przejdzie coś, na co potem patrzysz i mówisz, kurwa, mogliśmy to zbanować, ale no. prawda jest taka, że zawsze coś innego można było zbanować. O, albo Tristana, Tristana cały zeszły rok on na Tristanie e, grał przecież. No, jest bardzo ciężko. A pozostała część Genji też ma takie wybory, że to kurna głupio przepuścić. Na przykład, powiedzmy, takim efektem pośrednim tego wszystkiego jest to, że Kim dostaje kasantę w dwóch no meczach. A to jest jego by far najlepszy czempion. I to widać było, ile on potrafi zrobić ten kasantę. No, ale to jest właśnie to, o czym widzisz na, na sam koniec. Na tak na sam koniec, wszystkiego wracamy do początku naszej dyskusji dzisiejszej. Oni są lepsi w Lola, no. Oni są lepsi w lol oni mają 10 tysięcy postaci, którymi są kozakami, no, my, nasi LeBlanc. mamy LeBlanc i od czasu do czasu ktoś czymś zajebiście gra. Hansa sama draven. Lechens gra sobie Ramblem. no, ramblem se czy chłopaczyna. Ja bym nie chciał widzieć Zunę na Rumble. A nie no, na Rumble nawet grywał coś tam. No coś tam ja nie wiem, czy to by było dobre na... Trzecia gra, jeszcze o niej mało powiedzieliśmy. Ale Jun ogólnie jest zajebisty aktualnie. No, musimy powiedzieć o tym, co się wydarzyło w grze trzeciej, jeżeli chodzi o przypisanie linii, bo to no, tak. było coś bardzo dziwnego. Było widać z kilometra, że to będzie gra ze słapami. Że to będzie gra ze słapami, że jest Sajon w drafcie. To oznacza jedną sprawę w aktualnej mecie. Genji bierze Vein w tego Sajona. Tak. I to jest super matchup. Tak. Tylko to nie jest super matchup, kiedy ta Vayne będzie grała w tak. i będzie oddawać yy, wszystko przeciwnikom, expa, golda i, i nie dofarmi się najszybciej. Prędzej mnie strzelisz. się pokonuje nas. Ja z nią Tam nie Tam uka jest jak Aurelion Sol. Nieważne co zrobisz, ona, ona wygra i odleci gdzieś. No. I Kin level 1 Vayne, stoi w krzaku na midzie i gankuje humanoid'a? O co nie, tu kurwa nie, nie chodzi? Nie wiem, no właśnie ja, ja chcę... Ja chcę... Chciałbym nie wracać do tego... Po hmm. każdej mapie Grających na... grając... jak gramy na Koreę albo Chin Chiny, ale... No ja nie wierzę, że oni by tak zrobili grając na siebie nawzajem Nie wiem, no ale ten słab. Uważasz, bonie? że Vayne stałaby w krzaku? Nie wiem, ale finalnie ten słab dał bardzo dużo rzeczy. No Zdajwowali tak! Zdajwowali dwa razy Oscara że oba, wziął oba kile. Odsłapowali, mimo tego, że na z Junem wzięli sobie solo trzy plate, bo nikt nie bronił tego, Tureta tak. na bocie, to i tak Pace był 500 golda do przodu z tymi tak, kilami, tak. wrócił z Nordquivera i gdyby nie to, że przyjął żenującą kurwa wymianę i w ogóle upadł znaczy, chyba. Znaczy, ta Wayne to był dziwny koncept, ogólnie rzecz biorąc, w tym spotkaniu. Tam dużo było takich momentów, w których nie do końca było wiadomo, dlaczego ta akurat Wayne ma tam stać. Ona, ona zadziałała finalnie. Bo się doskalowała trochę. No tak, doskalowała, tak. Tutaj nie było czasu na skalowanie jest bardzo no, koniecznie, ale... W 28 no powiedzmy... minucie z dwoma itemami? A tu z Triforcem w ogóle jakiś wariant. Triforce i bo to taka była ta, Wayne? Ta taka top lane'owa, no. No, no. A No, Kim jest koneserem rężów na topie, więc ja nawet mówiłem chyba przed turniejem, że jakąś Tristanę ewentualnie zapowiadałem z takich podkręconych pików, że może, ale tutaj dostaliśmy te Wayne. Eee, no i to było właśnie mega też dziwne w tej mapie, że Golda przewagi miało mniej Genji niż w grze drugiej, gdzie tam mieli 8-9k. Ale jednak czułem, że ta druga gra była bardziej wygrywalna dla Fnatic. Tam była kwestia jednego no fightu tak, i tak, mogło tak. to pójść. A tu trochę nie wierzyłem w to, że to tak. ustoją. Szczególnie, że Humanoid wziął wszystko z tej mapy. On miał 8 eliminacji, był mega rozpędzony. Zabili człowieka na środku, zabili bota, zdajwowali. Super sprawa. No tylko, że po prostu jak Humanoid próbował wjechać, to już nie wyjeżdżał. Bo Leblanc to jest trochę oszukiwanie naszych oczu. Oszukiwanie widzów. Leblanc zawsze taka była. To jest trochę tak, że... Łapiesz te kile, bo masz no. bardzo dużego bursta, przez co zazwyczaj ty weźmiesz tego killa. Po drugie wchodzisz, wychodzisz, dlatego raczej nie padasz e, w takich sytuacjach po, na początku gry. E, tylko, że na sam koniec jesteś czempionem, który może zburstować jednego czempiona enemy, tak. jednego. To już nie jest ta stara Leblanc, że tam było tyle miejsca, że wiesz, że się w pięciu z flashem wchodziłeś, bo to kiedyś tak działało. No tak, tak. E, Teraz to już tak nie jest. Możesz zburstować jedną osobę z nami drużyny. I jeśli grasz na dobrze grającą w late game drużynę, a cholera jasna, Gendry niestety taką jest, no to brakuje ci trochę miejsca, żeby to zrobić. Był ten moment, oczywiście, z tepekiem jakimś yy, yy, na tym, gdzie ja kaniona mówię. wyłapuje Ta. humanoid. I spoko. Właśnie o to chodzi w LeBlanc. A, bo it. ty o tym mówisz, bo ja, ja myślałem o tej sytuacji, jak dostał aroa Kin. Nie, to i to Humanoid tak. ja. No to okej, okay, tak. Ach. Ale, to, ale no ja to co na, na ten moment szukam tych pozytywów no, no, no. tego e, tej LeBlanc. No to są takie sytuacje. Tylko, że one dzieją się dwa razy na grę. Tak. Dwa razy na grę i to też nie jest tak, że jak wtedy wyłapie się kaniona, to nagle. Tu ci się otwiera naszor, tutaj e, smok, tutaj możesz smuszować trzy towery dzięki mhm. temu. Nie, to po prostu takie zabójstwa, aby zabić. No i to następne były tam 300 zł dla humanoida, z których. Nie skorzystało jakoś wysadnie w nadziei. Nie, nie no. wynikło z tego bardzo dużo. Też no, były takie dwa momenty kurczę, trochę rozczarowujące, no bo wiesz, musisz ponieść taką grę jako humanoid, niestety. A była taka sytuacja przed jednym dość istotnym smokiem, gdzie on pada w ogóle jako pierwszy. Mhm. Widział tam kaniona, który bił warda, wskoczył do krzaka na dolnej rampie, dostał z jednej strony Erkę Sergiuani na mordę. Mhm. W tym samym momencie w Dikoja Erkę rzucił, e, że w Dikoja w, w to distortion, nie? Ten obszar, do którego mógł się cofnąć. Erkę. Dla, dla kurazu, że tak powiem, rzucił Czowi tym asolem. No i co by nie zrobił no to był gotowany. On, no, no on się tak. cofnął flasztą, jeszcze i tak z ja, ja Nie wiem, czy ty miałeś podobnie, ale jak patrzyłem na draft tej gry, to już czułem się przerażony ogólnie rzecz biorąc Znaczy ty nie czujesz się przerażony. Ale... Nie, ja czułem, że znaczy... to Wayne będzie głównym. No a to tak tam. Tak, ta Wayne to mnie nie interesowała. Ja mhm. już wiedziałem, że oni plują po prostu, ale. Jak zobaczyłem Aureliona i zobaczyłem przede wszystkim, że tu jeszcze przechodzi Lucian z nami. To tak czułem, że oho. Lucian z nami w ogóle chyba, jak na razie z tego co patrzymy, to jest najmocniejszy botlane jaki można wydraftować. Mam no, wrażenie, jest, że jak ktoś noczny. dostaje tego Luciana jest z nami, mocny. to nieważne kto to jest, robi bardzo, bardzo dużo. Ja by... Szczególnie ci dobrzy gracze. Jakby Jackie Love na Lucianie. Widziałem tego jest... Jackilowa na Lucianie, to przed oczami mam go cały czas, jak on tam wpluł na, no. na, ten, na ten botlane. Gdzie, wiesz, jak T1 zagra sobie na, na G2, nie? Tak. Tam się obawiam o tego Luciana z nami, bo to był taki duet, który, wiesz, wiele ludzi narzekało na niego od lat już, że no bo to nie wychodzi. Guma już i to jest jedno z ich najlepszych zestawień. Ogólnie Guma Keria, mega dobra meta jest dla nich. Ja wiem, że to nie jest odcinek otiwana, ale w sumie jutro grają, czy pojutrze grają na G2, więc można to zahaczyć. Trzeba, ale trzeba przyznać, że przerażające będzie sen, ten jest cały sezon, jeden z najważniejszych pików dla nich. Warusy z Aszkami, to tak. nawet nie ma co tak. gadać. Okay. Lucian Nami. To są super rzeczy, a bo. jeszcze jakieś ramble można grać na sprawę. A jeszcze Niko wyciągniesz te Caitlin, hmm. bo też można tu skontrować. Jest yy, kurczę nieprzyjemnie myślę no. dla oponentów GoMajuszego tak. i Kerry. Potencjalnie, tak. dlatego współczuję Ci tu. Choć z drugiej strony, kurczę, to też nie najgorsza meta dla, dla Hansa, mam wrażenie. Hmm. Zobaczymy, wiem, jak Kogma z Braumem tutaj. Ciężko mi <laughs> no, się pojawi. Pewnie no, tak. No, pojawi się 100%. Tak. 100%. E nie wiem, czy. Nie wiem do końca, jak oceniać Hansa Same po tym sezonie, tak, kurczę. Teraz musi pokazać. Sorry. Nie jest to nunu jebaka, no? Nie jest to ja. nunu jebaka. <grym> jest, Nie jest to też maceta ZDR. Niki zbitej <grym> śmietany. Finalnie podsumowując tę serię, bo będziemy kończyć ten epizod, w pokazało się lepiej niż ktokolwiek oczekiwał. Może ten występ i ta seria na te zdać trochę takiego, takiej wiary w to, że europejski region, w tym dolnym brakecie Ameryka A tak, pokona tak, im i, tak, może, tak, i może tak, i może, tak? tak? To komuś spadnie forma, spadnie morale. Tak, tak Przy dogrzaniu tak, tak. może, może coś tam. Mów mówiąc może coś tam, mamy na myśli przejście może jednej drużyny z Chin albo Korei, tak, ale Draft No to e, powinniśmy z niecierpliwością czekać na to e, co pokaże nam Git. Tak. To, to jest prawda. To jest prawda, ale spokojnie. Spokojnie, spokojnie To się bo... wszystko jeszcze może wykopytne. No nie, bo e, jak na razie, to Fnatic, to dobre Fnatic, grało w tych ważnych meczach jedną mapę. Zapraszamy Was na stream ugrali dzisiaj. Ugrali na Tesma? Tak, tak. Ugrali tak. na Tesma. No, no to jedną mapę. Zapraszamy Was dzisiaj na stream również. Wczoraj mogliście widzieć, że odpaliliśmy omówienie esportowych aferek, również i dzisiaj. Dzisiaj też to się odbędzie. Czeka Was y, podobny scenariusz od godziny, co? dwudziestej? 20:19. Zaczniemy zacznijmy od e sportu a, a potem przerzucimy się na Futbol. og Oglądanie futbolu na drugim monitorze i będziemy rozmawiać z wami i na bieżąco, na bieżąco komentować wydarzenia w trakcie meczu Real Madrid kontra Bayern y Munich. München. Münich München? Munich. Oni chyba mówią, no? Chyba tak, no? Ale pisze Bayern Munich przez no, München murec, no. Nie wiem. No, w każdym razie tam gdzie kiedyś grał Lewandowski. Do widzenia. Gra... Do widzenia! Do widzenia! Już starczy. O, właśnie. <słuch> Jeszcze tego brakuje.